Cześć i czołem, moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku już z domu. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy z Polski. Mówiłam Wam, że taki filmik się pojawi. Powiem Wam, że zrobiłam bardzo dużo zakupy. Dużo produktów kupiłam z pielęgnacji, tak jak Wam mówiłam, że chcę sobie zrobić zapas moich kosmetyków z Ziai, bo tutaj no, te kosmetyki ostatnio coś szwankują, raz są, raz ich nie ma. Więc sobie zrobiłam zapas. Też kupiłam rzeczy nadprogramowo, które mi wpadły w oko. I też kupiłam trochę kolorówki, ale niezbyt dużo. I też inne rzeczy, które Wam pokażę później. Postanowiłam, że ten filmik podzielę na dwa, dlatego żeby nie było po prostu jeden długi filmik, żebyście się nie nudzili, tylko będą dwa krótsze. W pierwszej części pokażę Wam pielęgnację, a w drugiej części kolorówkę i jeszcze inne rzeczy, ale to będzie niespodzianka dla Was. Chociaż jeżeli oglądaliście moje vlogi, to na pewno już wiecie, co to będzie. Więc tak, byłam w Naturze, byłam w kilku Rossmanach, jeszcze w aptece byłam i jeszcze w innych sklepach. Mam tutaj dla Was dwie siateczki, jedna malutka z Natury, tylko że te kosmetyki są pomieszane, więc ja nie wiem, co gdzie kupiłam. Nie będę Wam też mówić, ile co kosztowało, bo rachunków nie mam, poza tym to jeszcze by dłużej trwało. Ci, co mieszkają w Polsce, to się orientują na pewno, ci, co nie, to mogą sobie sprawdzić na stronie Rossmann czy Natura. Żeby nie przedłużać, przechodzimy. Najpierw zaczniemy od tej mniejszej siateczki. Więc na pierwszy rzut są, wypada, dwa kremy z Ziai moje na dzień, te nawilżająco-matujące 25+. To są kremy jak dla mnie rewelacyjne i sobie zakupiłam dwa opakowania, bo tu właśnie ostatnio nie było. Kupiłam sobie też biały jeleń, nawilżające kozie mleko, emulsja do higieny intymnej. Ja po prostu ten biały jeleń uwielbiam, świetnie się u mnie sprawdza. Dalej. Dwa żele do twarzy z Ziai. Jeden to jest normalizujący, a drugi jest ten z peelingiem. Żele bardzo fajne, wiecie, że ja je uwielbiam. Także to wszystko jest na razie programowe. Dodatkowo, i to było nieprogramowe, kupiłam sobie z Ziai peeling enzymatyczny Ulga. Tutaj w polskim sklepie go nie ma, a już dawno chciałam go wypróbować, bo podobno jest świetny. Także zobaczymy, jak się sprawdzi, na pewno dam Wam znać. Tutaj jest napisane, że oczyszczanie i odnowa skóry wrażliwej, delikatnie złuszcza komórki naskórka, wygładza, nawilża i wyraźnie zmiękcza skórę, ułatwiając wnikanie substancji aktywnych, wzmacnia skuteczność pielęgnacyjną. Stosowanie 1-2 razy w tygodniu, nanieść równomiernie peeling na skórę twarzy, omijając okolice oczu, wykonać delikatny masaż, zmyć ciepłą wodą po około 5-10 minutach. Także zobaczymy, czy się sprawdzi, na pewno dam Wam znać. Dalej. I tutaj sobie nakupowałam tak. Maseczki z Ziai. Mam 4 oczyszczające i 4 nawilżające. Te maseczki uwielbiam, jak wiecie, w ogóle uwielbiam maseczki. Także tak. Kupiłam sobie 5 tych peelingów z Ziai też, które też bardzo lubię, są świetne. Dodatkowo na spróbowanie kupiłam sobie 2 maseczki z Bielendy. To jest Carbo Detox, oczyszczająca maska węglowa. Także nie wiem, zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja jej jeszcze nigdy nie miałam. I ponieważ pierwsze zakupy w Rossmanie, które robiłam, były bardzo duże, dostałam parę próbek z Bielendy, masło do ciała, kokos, takie 2 opakowania. I też z Bielendy 3 opakowania kremowe serum do ciała. I jeszcze dostałam odżywienie i regeneracja, krem naprawczy 6 w jednym do stóp. Taki krem do stóp, 25 ml, także miło. I to by była pierwsza siateczka. Teraz przechodzimy do siateczki troszkę większej z Rossmana. I co my tu mamy? Po pierwsze zakupiłam sobie 3 farby do włosów z Velaton. Bardzo jasny, naturalny blond. Moja mama tą właśnie użyła i świetnie jej kolor wyszedł, tylko nie ten kolor, mama inny. Świetnie jej wyszedł, także spróbuję, ponieważ ta moja, którą używałam z L'Oreal, niestety ma wodę bardzo słabą, a te farby mają już lepsze wody, także zobaczymy. Ja sobie kupiłam 3, dlatego że tutaj niestety tej marki nie ma. Dodatkowo zakupiłam sobie 2 szampony z Joanny, które są rewelacyjne, jak dla mnie, ja je uwielbiam po prostu. Oczywiście moje zakupy nie mogłyby się odbyć bez kremów do rąk moich ulubionych. Jeden to jest cytryna i limonka, olejek rycynowy, a druga kompleks witamin i ekstrakt neroli. Ten to ja wiecie, że niedawno nawet używałam go, a ten używałam, ale bardzo, bardzo dawno temu, muszę go powąchać. Cudnie
pachnie. Super. Także mam teraz zapas. Mam jeszcze jeden w sumie z ostatniego wyjazdu, także super. Zakupiłam sobie w końcu moje pasty. Ta się coś wygięła. Moje pasty z Ziai, bo w polskim sklepie przez ostatnie kilka tygodni jej nie było. Także sobie zakupiłam. I stwierdziłam, że nie będę ich stosować teraz codziennie rano, tylko parę razy w tygodniu. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Dodatkowo kupiłam dwa kremy na noc moje. Ostatnio też w polskim sklepie, właśnie przed samym wyjazdem mi się krem skończył. Chciałam sobie kupić ten, nie było go w polskim sklepie. Kupiłam sobie z Niva taki na noc, ale powiem Wam, że jest po prostu beznadziejny. Naprawdę taki zwykły krem na noc, ale beznadzieja. Także kupiłam moje dwa ulubione. Dalej, kupiłam tonik z Ziai też, ale kupiłam tylko jeden, dlatego że postanowiłam sobie kupić taki tonik z Bielendy, Super Power Mezotonik. To jest taki sam tonik, jak ja używam serum. I ogólnie chciałam wypróbować jakiś inny tonik, było też z marki Evre. Wiem, że dużo osób poleca ten tonik, ale ja stwierdziłam, że chcę wypróbować ten. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Tutaj jest napisane, że to jest cera z niedoskonałościami, redukcja porów i błyszczenia skóry, rozjaśnienie przebarwień, dodanie blasku i korekta jasności skóry. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Będę testować, to dam Wam po prostu znać. I ostatnie dwa produkty to jest moje serum też z Bielendy. Bardzo, bardzo fajne. Uwielbiam, ja właśnie mi się kończy. Także super. I jeszcze jeden produkt, który tutaj z boku sobie leżał, bo się nie zmieścił do siatki, to jest szczotka Tangle Teaser Finishing. Ja tą szczotkę ogólnie już dawno chciałam sobie kupić, ale tutaj jakoś jej nie mogłam znaleźć. I szukałam właśnie w Rossmanie, jeszcze jak byłam w domu, na internecie, i się okazało, że są, ale różowe. No ja za różowym nie przypadam, więc nie chciałam takiej kupować. A jak pojechałam do Polski, poszłam do Rossmana, to się okazało, że jedna czarna jest, więc ja wziąłem czarną. Zobaczymy, jak się sprawdzi, podobno jest świetna. Tą będę teraz używać, a tą moją, którą mam taką podróbę, to będę miała w torebce, bo często właśnie mam włosy rozczochrane. Także zobaczymy, jak się sprawdzi, też Wam dam znać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. Tak jak teraz patrzę, tego aż tak dużo nie ma, bo dużo produktów jest podwójnie. Tak jak mówiłam, częściowo te produkty już planowałam, że kupię częściowo, tak jak na przykład ten tonik wpadł mi w sklepie przypadkiem w oko. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część. Już serdecznie Was zapraszam na drugą część, w której będzie kolorówka i inne produkty i rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaczki, do usłyszenia, pa, pa!